Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na 257 spotkaniach medycznych imienia Krystyny Bochenek i jak zawsze kłaniają się nisko Agata Pustułka z Dziennika Zachodniego i Anna Sojka, Polskie Radio Katowice. Dziś będziemy rozmawiać o chorobach stawów. Naszym gościem jest doktor habilitowany nauk medycznych Przemysław Kotyla. Pan doktor jest specjalistą reumatologii, chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej, zastępcą ordynatora oddziału chorób wewnętrznych i reumatologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Panie doktorze, zacznijmy od podstawowego pytania. Jakie choroby atakują nasze stawy najczęściej? Tych chorób jest rzeczywiście bardzo dużo. Jeżeli popatrzymy na klasyfikację, która kiedyś została opracowana przez Amerykańskie Towarzystwo Reumatologiczne, to tych chorób jest ponad 130. To jest prawdziwy koszmar dla studentów, których pytamy o te choroby. Ale tak naprawdę znaczenie takie populacyjne dla każdego przeciętnego człowieka ma tylko kilka grup tych chorób. Przede wszystkim choroba zwyrodnieniowa, która najczęściej dotyka stawów. Ale to, co w tej chwili jest bardzo, bardzo istotnym postępem reumatologii czy medycyny w ogóle, to są choroby zapalne stawów, które potrafimy skutecznie leczyć, skutecznie diagnozować. I to jest jak gdyby ogromny postęp immunologii klinicznej, rozumienia tego, co dzieje się w stanie zapalnym. Inne choroby to choroby z dobrobytu, czyli dna moczanowa, której jeszcze w latach 50. czy tam 70. nie doświadczaliśmy. Teraz w miarę zmiany trybu życia i trochę bogacenia się społeczeństwa, coraz częściej dna moczanowa również ma znaczenie. Inne choroby to choroby zapalne stawów, takie związane z infekcjami, czy też związane z infekcjami w innych układach naszego ciała, a staw tylko staje się takim troszeczkę niewinną ofiarą tego wszystkiego, co dzieje się w organizmie. Bardzo często pacjenci mówią, że bolą ich stawy. Czy każdy ból stawu związany musi być z chorobą? No bo jeśli boli nas głowa, to nie znaczy, że ta głowa jest chora, prawda? Znaczy, trudno jest na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego że musimy zwrócić uwagę na to, że ból stawów jest jedną z najczęstszych przyczyn, dla którego w ogóle szukamy pomocy medycznej. Takie badania kiedyś przeprowadzono i każdy z nas w swoim życiu z całą pewnością doświadczył jakiegoś bólu stawu. Nie zawsze jest to jakaś ogromna patologia, czasami jest to choroba błaha, która sama przechodzi, na przykład związana jest z przeciążeniem stawów czy jakimś nieprawidłowym jego użyciem. Ale najczęściej ból stawów jest takim sygnałem, że ten staw jest w jakiś proces chorobowy włączony. Niekoniecznie dotyczy ono samego stawu, ale czasami tkanek okołostawowych, ścięgien, więzadeł, a jest tak przez nas postrzegany jako ból stawu czy ból okolicy stawu. Czyli panie doktorze, jednym słowem, nie ma człowieka, który nie cierpiałby na jakąś chorobę stawów i z pewnością w ciągu naszego ciężkiego, pełnego ruchu, wysiłku życia na te stawy zachorujemy. Oj, z całą pewnością tak, dlatego że zwrócimy uwagę, że jest to element, który jest w ciągłym ruchu, prawda? Jest używany, jest w ciągu tego ruchu również w pewnym stopniu uszkadzany. A więc jest to kwestia czasu, tylko jak te dolegliwości stawowe mogą się pojawić. Jeżeli pojawiają się u osoby młodej, no to świadczy to jednak o jakimś procesie typowym chorobowym. Jeżeli u osoby starszej, no to czasami mówimy, jest to signum temporis, prawda, czyli czasu, który upłynął i związany jest z naszym uszkodzeniem stawów czy jego zużyciem naturalnym. Mówi pan, panie doktorze, że stawy się ruszają, my się ruszamy, w związku z tym one się zużywają, a jednocześnie mówi się, że ruch to zdrowie. Rzeczywiście ruch jest zdrowiem, dlatego że to jest naturalny sposób naszego poruszania się, prawda, naszej aktywności i tak zostaliśmy zaprojektowani. To jest oddzielna sprawa, że zostaliśmy troszeczkę zaprojektowani, jakby to można powiedzieć językiem motoryzacyjnym, na płycie podłogowej szympansa. W związku z tym trochę ten układ ruchu jest niedostosowany do współczesności, do tego w jaki sposób się komunikujemy, poruszamy, w jaki sposób używamy te nasze stawy. Ale ruch jest podstawowym elementem, który również te stawy chroni. Oczywiście taki ruch, który te stawy będzie wzmacniał naszą mięśniówkę, będzie
powodował, że nawyki ruchowe będą prawidłowe. Natomiast jeżeli ten ruch jest przeciążający, jeżeli on jest związany z powtarzającymi się naprężeniami, powtarzającymi się przeciążeniami, czy nie daj Boże jest to ruch człowieka, który wykonuje pracę na taśmie, no to te stawy oczywiście tego nie wytrzymują i po pewnym czasie jednak mocno protestują, a tym pierwszym etapem protestu jest jednak ból, no a później całe następstwa tego. To proszę powiedzieć, jaki ruch jest najbardziej wskazany dla naszych stawów? Pływanie, jazda na rolkach, spacer? No, powiem tak, każdy ruch, który nie jest ruchem przeciążającym, który rozwija wszystkie nasze mięśnie, który powoduje, że stają się one mocniejsze i w ten sposób chronią nasze stawy przed no, niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi. Może być to pływanie, mogą być to rolki, ale na przykład niekoniecznie siłownia, która tylko wzmacnia siłę mięśniową, a zupełnie pomija naturalny sposób funkcjonowania stawów. Panie doktorze, od kilkunastu lat modny jest carving w jeździe na nartach. Tam podobno przeciążenia kolan są nieprawdopodobne. No i śmieją się niektórzy, że ortopedzi i reumatolodzy zacierają ręce, bo będą mieli więcej pacjentów, najczęściej tych przychodzących prywatnie, no bo z NFZ-u długie kolejki. To samo mówi się o modzie na bieganie. Ludzie wybierają niedobre trasy, niedobre obuwie, w nieprawidłowy sposób, w niepoprawny sposób biegają. Uszkadzają kolana. No bieganie po asfalcie na przykład, prawda? Bo to głównie, czy jest takie szkodliwsze od innych? Czy to rzeczywiście tak jest, że ten sport no, taki bardziej wyczynowy albo taki nowocześniejszy może być jednocześnie zgubny dla naszych stawów? Znaczy myślę, że większość z nas jednak sportu wyczynowo nie uprawia. Jeżeli to będzie sport taki rekreacyjny, który powoduje, że nasze serce przyspiesza, że spalamy więcej kalorii, że dotleniamy mięśnie, dotleniamy mózg, a równocześnie nie katujemy się w jakiś taki dramatyczny sposób, to każda forma sportu, każda forma aktywności ruchowej myślę, że jest zalecana. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że no we wszystkim trzeba zachować rozsądek. Ja tu troszeczkę z przerażeniem patrzę na jakieś tam maratony, półmaratony czy maratony na 100 kilometrów. Czasami do tych maratonów startują osoby, które są zupełnie do tego nieprzygotowane. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na sportowców, to widzimy, że są w stanie wykonywać naprawdę rzeczy, których przeciętny człowiek nie wykonuje. Ale pamiętajmy, że za tym kryją się lata ćwiczeń, lata wzmacniania mięśni, lata przygotowań i ten człowiek po prostu swoją muskulaturą, swoimi stawami, swoim całą wydolnością jest do tego przygotowany. Nie róbmy tego w domu, nie róbmy tego na własną rękę, nie starajmy się być małyszem na naszych schodach czy na naszej klatce schodowej, prawda? Bo to może rzeczywiście wtedy się źle skończyć. Ale taki Robert Lewandowski, niektórzy się śmieją z kulinariów i z menu Anny Lewandowskiej, jednak ono powoduje, że jego wiek biologiczny plus jeszcze ćwiczenia takie rzeczywiście solidne no, powodują, że on, jego wiek biologiczny jest o wiele, wiele niższy. Tak samo Ronaldo i inni sportowcy. Oni rzeczywiście mogą, czy oni kiedyś zapłacą za ten wyczynowy sport, czy po prostu są dobrze prowadzeni? No myślę, że są prowadzeni profesjonalnie, bo tutaj jednak proszę zwrócić uwagę, że każdy z tych sportowców to jest inwestycja. Jeżeli ta inwestycja się popsuje, prawda, no to straty są nie tylko dla niego, ale również dla wszystkich, którzy no, swoją karierę bazują na osiągnięciach tych ludzi. Natomiast co do kulinariów pani Lewandowskiej, myślę, że to jest raczej obszar zainteresowania kolorowych czasopism, a nie tak poważnego czasopisma jak Dziennik Zachodni. Szampan ryżowy. Pili podobno na Nowy Rok, ale żartuję, mówię tak o diecie, bo czy mamy dietę dobrą dla stawów, bo też niekiedy telewizja nas zasypuje różnymi reklamami, że zażyjesz to i to te twoje stawy będą jak nowe. No mniej więcej to jest to samo, co wypiesz w dobrym proszku, a twoje ubranie będzie bielsze niż sąsiadki, prawda? Bo to jest, zwróćmy uwagę, że jest to sposób marketingowy i niekoniecznie
On pewnie bazuje na jakichś tam socjologicznych obserwacjach i na tym, w jaki sposób można zmanipulować naszymi przyzwyczajeniami, że sięgamy po lek, który widzieliśmy, że pomógł panu z reklamy, a równocześnie musimy mieć świadomość, że jednak leki powinny być zapisywane przez fachowców, nie powinny być brane od tak jako leki dostępne na stacji benzynowej czy w kiosku, bo jeżeli one rzeczywiście w jakiś sposób działają, to mogą działać również szkodliwie albo nie są przeznaczone dla każdego. Mówi pan doktor o lekach, a ja chciałam jeszcze jednak na moment zatrzymać się przy tej diecie. No bo mówi się na przykład, że nie wiem, produkty bogate w kolagen albo galarety, że to jest coś, co nasze stawy lubią, co naszym stawom może pomóc. Kolagen rzeczywiście jest składnikiem budowy no nie tylko kości, ale również innych tkanek podporowych. Ale teraz to też bazuje na takim pewnym micie, bo proszę zwrócić uwagę, cokolwiek spożyjemy, to jest rozkładane do podstawowych aminokwasów, czyli tutaj żadna cząsteczka kolagenu, która jest ogromną cząsteczką, nie przenika przez jelita. Ona musi być rozłożona do podstawowych cegiełek, które budują kolagen. I później otwarte pytanie jest, czy to ta struktura się odtwarza. Moim zdaniem nie, więc to, co spożywamy, raczej wielkiego znaczenia w sensie tym, że spożywamy coś ekstra dla stawów, nie ma większego znaczenia. Natomiast uważam, że jeżeli już cokolwiek chcielibyśmy, to możemy sięgnąć po witaminę D, której niedobór jest w naszym społeczeństwie powszechny. Zresztą praktycznie w każdym społeczeństwie, które znajduje się na lepszym poziomie dobrobytu, to jest związane z tym, że mamy inny tryb życia. I ta witamina D, która jest w tej chwili bardzo modna i bardzo mocno zbadana, uważana jest za taki czynnik młodości, czynnik, który również może pomagać, nie stawom również, ale będzie na pewno chronił nas przed osteoporozą, przed innymi chorobami cywilizacyjnymi. Czyli modna i skuteczna. Zdecydowanie tak. W tej chwili są bardzo poważne badania na ten temat, mówiące o tym, że ten niedobór witaminy D jest tutaj bardzo, bardzo ważnym czynnikiem, który wywołuje i choroby cywilizacyjne, i choroby z autoagresji, również choroby układu ruchu, narządu ruchu, ale również układu krwionośnego. Także jest to na pewno zalecane i ta suplementacja witaminy D, chyba w przeciwieństwie do jakichś cudownych leków na stawy, być może być środkiem, przez który spowodujemy poprawę naszych stawów. To ile jej brać? Proszę nam wypisać receptę, bo różne są dawki, która jest taka skuteczna, bo to jedna tabletka dziennie wystarczy, prawda? Wystarczy jedna dziennie tabletka i tutaj w naszej szerokości geograficznej, biorąc pod uwagę ilość nasłonecznienia i nasze przyzwyczajenia, zaleca się około 2000 jednostek. To jest dosyć duża dawka, ale też pamiętajmy, że niedobory witaminy D są bardzo, bardzo duże. Zresztą w każdym społeczeństwie, tak jak mówię, które jest nieco bardziej zindustrializowane i to nie ma znaczenia, czy to będzie powiedzmy kraj północy, jak na przykład Dania czy Izrael. Takie bardzo ciekawe badanie było prowadzone, że zarówno osoby mieszkające w Danii, gdzie ma 300 dni chmurnych, jak i osoby mieszkające w Izraelu, gdzie jest 350 dni absolutnie słonecznych, mają podobny niedobór witaminy D. Ktoś powie, to jest niemożliwe. No właśnie, z czego to wynika? Proszę zauważyć, jeżeli ktoś, chociażby mieszkający w kraju południowym, rano budzi się, wsiada do samochodu, jedzie do pracy, siedzi tam do godziny 17 w klimatyzowanym pomieszczeniu, później wraca do domu i tam siedzi dalej, albo jedzie z przyjaciółmi do restauracji, gdzie siedzi znowu w klimatyzowanym pomieszczeniu, nie ma żadnego dostępu do słońca. No chyba, że ktoś jest dekarzem albo pracuje w zieleni miejskiej, no to wtedy tego słońca ma więcej. Panie doktorze, a proszę powiedzieć, czy możemy przedawkować witaminę D, bo tak kiedyś się mówiło 1000 jednostek, pan powiedział 2000 jednostek, no to ktoś powie, a to ja wezmę 4 albo 5. Tak, witaminę D można przedawkować, bo jest to witamina, która gromadzi się w naszej wątrobie i jeżeli te dawki będą jakieś takie właśnie monstrualne albo to, o czym pani redaktor mówiła, będziemy spożywali różne suplementy zawierające domieszki gdzieś tam witaminę D. Tutaj ktoś
na osteoporozę, ktoś tam na w dobrej wierze na stawy, ktoś jeszcze na ładną skórę i we wszystkich tych preparatach będzie witamina D, no to kumulacyjna dawka może być znacznie większa niż ta, która teoretycznie jest zalecana i możemy ją rzeczywiście przedawkować. Więc tutaj każda suplementacja oczywiście powinna być bazowana na zdrowym rozsądku. A proszę jeszcze rozwiać mit związany z witaminą K3, bo no jest taka opinia, że ta D lepiej się przyswaja, jeśli jest w towarzystwie K3. Ja na ten temat napisałem pewien artykuł, który był dosyć kontrowersyjny, ale bazujący na tym, co na świecie się wydarzyło. Te badania, które mówią o witaminie K3, no witamina właściwie K2, NK7, bo to jest ta, która odpowiada za taką obróbkę białek tworzących kość. Tak, to ja źle powiedziałam, bo to jest D3 plus K2, K2. W ten sposób, tak. Ona rzeczywiście jest potrzebna do karboksylacji białek, ale jeżeli popatrzymy na to, gdzie te badania robiono, to robiono je głównie w krajach Dalekiego Wschodu i tam nawyki żywieniowe są zupełnie inne. W związku z tym na chwilę obecną nie ma dowodów na to, żeby ta K2 w jakiś sposób wspierała te kości. Wydaje mi się, że tutaj no przynajmniej trzeba zachować ostrożność i te dane interpretować właśnie bardzo, bardzo krytycznie. Co do witaminy D można powiedzieć, że jest ok, natomiast co do witaminy K2 nie wiem, czy nie jest to jakiś taki sezonowy hit, który miałby zwiększyć sprzedawalność właśnie preparatów. Chorzy na stawy, na różne rodzaje tych chorób, pan sam wymienił bardzo wiele, przez długie lata są skazani na zażywanie leków i przeciwbólowych, i przeciwzapalnych. No, to jest ciężkie, trudne życie. Ciężko, tutaj pani widzimy, o kulach też chodzą, czyli to chodzenie jest ciężkie. Proszę powiedzieć, nie wiem, kiedy jest ten moment, kiedy mówimy dość tej farmakoterapii, no już potrzebna jest interwencja chirurga. Znaczy to wszystko zależy, co rozumiemy przez farmakoterapię, dlatego że tak naprawdę nie ma farmakoterapii, która by w sposób jednoznaczny, w sposób taki powiedziałbym odwracała te wszystkie procesy. Zauważmy, że ta farmakoterapia, jeżeli tak możemy mówić, to jest farmakoterapia bólu. To nie jest farmakoterapia, która ten staw przywraca do prawidłowej formy, do prawidłowej czynności. Mówimy, leczymy chorobę zwyrodnieniową. Więc oczekujemy, że ta choroba zostanie wyleczona, że weźmiemy 1, 2, 3, 5 opakowań i wreszcie ta choroba ustąpi. Ale czy możemy powiedzieć, że wyleczymy cukrzycę? Czy możemy powiedzieć, że wyleczymy nadciśnienie? Czy możemy powiedzieć, że wyleczymy miażdżycę? Nie, to są wszystko choroby cywilizacyjne, które są chorobami ze swej definicji przewlekłymi. To, co robimy przy cukrzycy, nadciśnieniu, no to kontrolujemy ciśnienie, żeby zapobiegać powikłaniom, kontrolujemy prawidłową glikemię, żeby zapobiegać ostrym powikłaniom cukrzycy, a w przypadku choroby zwyrodnieniowej powiedziałbym jest jeszcze gorzej, dlatego że tak naprawdę kontrolujemy tylko ból. Nie ma specjalnie leków, które, tak jak mówię, tą czynność stawu czy tą strukturę stawu by potrafiły odwrócić. Jak lek nie działa, jeżeli działanie przeciwbólowe leku wyłącza się, czy pojawiają się objawy niepożądane, no to wtedy trzeba rozważyć, czy taki pacjent nie będzie tutaj beneficjentem jednak leczenia chirurgicznego, ponieważ ono wtedy w sposób radykalny i czynność stawu przywróci i przywróci również, zmniejszy czy ograniczy dolegliwości bólowe. Czy to, że coraz częściej chorujemy na zwyrodnienie stawów, jest związane wyłącznie z tym, że społeczeństwo się starzeje i po prostu no, żyjemy dłużej, te stawy się zużywają i dlatego ta choroba występuje u większej liczby pacjentów? Zdecydowanie tak, dlatego że pierwsze objawy choroby zwyrodnieniowej, przynajmniej takie oceniane bardzo takimi precyzyjnymi metodami radiologicznymi, występują już po 20 roku życia. I później zaczyna być już tylko gorzej. Przychodzi moment, kiedy praktycznie większość stawów jest niesprawna albo ma nieprawidłową strukturę,
a przyjmuje się, że osoby w wieku 80 lat mają praktycznie 100% częstość występowania choroby zwyrodnieniowej, a więc jest to niestety pochodna wieku i pochodna tego, że żyjemy dłużej. Ale chyba w chorobie zwyrodnieniowej tak naprawdę nie jest ważne to, jakie stawy są zajęte, w jaki sposób i jak to znajdziemy, tylko czy ten niesprawny staw jest źródłem dokuczliwego bólu. I to jest chyba w tym najważniejsze, bo ten staw może być strukturalnie niesprawny, on może wyglądać brzydko na radiogramach, ale jeżeli nie sprawia bólu, jeżeli nie stanowi ograniczeń czynności życiowych, nie zmniejsza jakości życia, bo to jest to, co we współczesnej medycynie, o co w współczesnej medycynie bardzo walczymy i na czym nam zależy, to można powiedzieć, że jest jeszcze dobrze. Natomiast jeżeli pacjent budzi się z bólem, w ciągu dnia walczy z coraz cięższym bólem i zasypia właśnie z dolegliwościami bólowymi, to ta jakość życia jest tutaj przecież praktycznie zerowa. Czyli nieustępujący ból. Jeżeli nie weźmiemy tabletki, nie ma szans. No tak jak powiedziałem, tabletki uśmierzają ten ból, natomiast nie leczą przyczyny. Z pewnością dzisiaj przyszły tutaj osoby, które borykają się z bólem stawów. Możemy zapytać o Państwa doświadczenia? Pani chodzi o kuli. Z powodu stawów? Zupełnie inna przyczyna i chciałam z panem doktorem omówić, bo po prostu nie jestem rozpoznany. Mnie generalnie rzecz biorąc, oczywiście na początku były takie momenty, że mnie bolały stawy, nie stawy, nogi. Po prostu strasznie. Tak jakby po prostu za chwilę się miały rozpaść. Ale to minęło pomimo upływu czasu. Natomiast w tej chwili, kto mi zada tego typu pytanie, co mnie boli, to mnie generalnie nic nie boli, bo ja mam inną po prostu chorobę, czy w ogóle to nazwać chorobą, która powoduje, że ja mam niezborność ruchów. I wcale nie jest związana jest to ani z mózgiem, ani z bólem czegokolwiek. Po prostu tracę ruchomość i muszę dlatego nosić te kule, bo się mogę przewrócić. Niektórzy ludzie się przewracają na ulicy, czy tam w domu nawet, czy to. Ale w każdym razie w moim przypadku to jest takie uczucie, że za chwilę, nie uczucie, ale bo to jest realność, że za chwilę powiedzmy polecę w tą stronę, czy tamtą stronę, czy jak idę ulicą, żeby nie wpaść pod auto, to muszę przepuścić ileś tam samochodu, żeby sobie pojechały, a ja wtedy pójdę, jak jest spokojnie, bez pośpiechu, bez niczego. To jest zupełnie dziwna sytuacja, dlatego staram się właśnie zrozumieć, co pan doktor też mówi, bo to tak wszyscy sugerują, że to muszą być stawy i stawy, a to nie są stawy. Mnie praktycznie nic nie boli, ja tylko nie mogę chodzić. Do tej sprawy zatem jeszcze wrócimy. A kto z Państwa może się swoimi stawowymi problemami podzielić? Bolą Panią stawy? Tak, bolą od 40 roku życia. Po anginach, po grypach, po różnych stanach zapalnych, takich niedoleczonych. Bo... Kolana, biodra, łokcie? Dłonie, kolana, stopy. No i jak sobie Pani radzi? Regularnie chodzę na rehabilitacje różnego typu od 15 lat. Ostatnio na przykład na piętę miałam taki zaszczyk z osocza. Pomogło? Pomogło, ale to jest dopiero 3 tygodnie. Ciężko jest żyć z bólem towarzyszącym na co dzień? Trzeba sobie radzić. Jakoś sobie radzę. Staram się chodzić, jeździć na rowerze, żeby rozruszać. I zabiegi 2 razy w roku. Kto z Państwa jeszcze może coś opowiedzieć? Pani być może? No ja to tak od dawna mam kłopot, bo mam zwyrodnienie kręgosłupa, więc to wszystko jest tak pogięte, że często mam różne bóle. No i poza tym stawy i zwyrodnienie stawów też, no także. Na dłonie Pani swoje patrzy, przepraszam, patrzę też na powiększone kostki. No właśnie, no dlatego tak ogólnie... Też boli mnie wszystko, chociaż nie zawsze. Właśnie dużo od pogody też zależy. A jak sobie pani radzi, jak boli? No czymś tam smaruję. Zawsze coś tam wyciągnę, jakąś maść, którą mam w zapasie i smaruję, no bo co mam zrobić? Pomaga? No raz pomaga, raz nie, no ale tak czekam, że może przejdzie. Są takie rzeczy, których w związku z tym bólem nie może pani robić?
No, wielu rzeczy. Na przykład ostatnio po prostu nie mogę chodzić, chodzę bardzo wolno i jeszcze się też boję, że się wywrócę gdzieś też na ulicy, jak pani poprzednio co mówiłam. No i nawet w mieszkaniu się potrafię wywrócić. No nie wiem, czemu jakoś takie zawroty głowy mam, no ale to myślę, że przecież wiek też swoje robi. Jak żyć, panie doktorze? Z bólem nieustającym, z bólem, który powoduje, że nie możemy wykonywać czasami codziennych czynności. Mnie tutaj bardzo cieszy wypowiedź pani, która mówi, że rehabilituje się, że próbuje z tym walczyć. Nie tylko sięga po farmakoterapię, nie tylko sięga po leki przeciwbólowe. I moim zdaniem to jest jednak największa linia obrony, to co możemy zrobić, a więc rehabilitować się, ćwiczyć, ale ćwiczyć mądrze. I to na początku, ja zresztą wszystkim swoim pacjentom zalecam, proszę zapisać się na rehabilitację. Nie po to, że te 5 czy 10 spotkań z rehabilitantem coś zmienią, ale że w ciągu tych spotkań nauczymy się, w jaki sposób ćwiczyć, jakie ćwiczenia wykonywać, i które ćwiczenia będą dla nas dobre, dla naszych stawów, dla naszej określonej sytuacji. Bo czasami jest, mówię, a ja tam chodzę na ćwiczenia, zapisałem się na aerobik, czy tam do jakiejś pracowni gimnastycznej i tam na ćwiczę jogę modną. Z jakiegoś stepa, prawda, czy jakieś tam inne piękne ćwiczenia, które być może dla kobiety 20-letniej powodują, że jej kształt jest nienaganny. Natomiast dla osoby, która ma już choroby stawowe, może okazać się zupełnie zgubne, więc to te ćwiczenia i ten ruch jest chyba tutaj najważniejszą linią obrony. No, jeżeli to robimy dokładnie, jeżeli to robimy codziennie, każdego dnia, to jest szansa, że w znacznym stopniu tę czynność poprawimy i te dolegliwości mogą ulec zmniejszeniu. Czwarte pytanie jest, czy ulegną całkowicie. Prawdopodobnie nie. Dlatego też no, w określonych sytuacjach rzeczywiście po te leki przeciwbólowe można sięgnąć, ale trzeba sięgać po nie bardzo rozważnie. I tutaj jest ogromne ryzyko tego, co dzieje się w tej chwili na rynku sprzedaży leków dostępnych bez recepty, że większość leków, które jeszcze jak byłem studentem, były lekami, które trzeba było zapisywać na receptę i które były reglamentowane i które, nad którymi przyjmowaniem przynajmniej teoretycznie czuwał lekarz, prawda? W tej chwili dostępne są absolutnie bez recepty. Oczywiście są to mniejsze dawki, ale jakiś problem kupić 2 czy 3 opakowania i odpowiednio dużo tych leków spożyć. A panie doktorze, co lepsze? Leki doustne, plastry, maści? Bo teraz jest bardzo duża taka gama produktów, które są do kupienia. Co jest najzdrowsze? Znaczy, jeżeli są to leki przeciwbólowe, no to leki przeciwbólowe no, najlepiej działają, jeżeli przyjmujemy je drogą doustną czy parenteralną, bo to wtedy ta ilość leku, które dostaje się do organizmu, jest bardzo duża. Jeżeli są to leki czy środki, które stosujemy na zewnątrz, tutaj na przykład bardzo, bardzo modne jest przez rehabilitantów różnego rodzaju typing, czyli oklejanie stawów, które no, tą czynność stawu troszeczkę stabilizują. Tenisiści są oklejeni, prawda, na przykład? Tak, ale również osoby zwykłe, powiedziałbym nie profesjonalnie uprawiający sport. I tutaj naprawdę jest to bardzo dobra metoda. Leki, które działają w postaci maści. No jeżeli działają, to można oczywiście je stosować, bo na pewno są mniej toksyczne od tych, które przyjmujemy drogą doustną. Chciałabym jeszcze na moment wrócić do tej rehabilitacji, o której pan doktor mówił przed chwilą. Jaką rolę tak naprawdę mają ćwiczenia tak zwane w odciążeniu? Znaczy ćwiczenia, w których wspomagamy nasze stawy, nie obciążając ich, czyli na przykład aerobik w wodzie, akwaerobik. O, fajne. To jest rzeczywiście bardzo dobra metoda, dlatego że ćwicząc w odciążeniu, może być to chociażby podwieszenie, jeżeli nie jest to aerobik, akwaerobik, poprawiamy siłę naszych mięśni, a z drugiej strony nie przeciążamy stawów poprzez to, że działamy wbrew sile ciężkości. Tak? Czyli ten staw nie jest przeciążany, nie zużywa się, a równocześnie wzmacniamy mięśnie, bo o to tutaj chodzi. Czyli rolki też są zdrowsze od biegania, bo też troszkę mniej, też bardziej odciążamy stawy.
No, jeżeli chodzi o kolana, to z tymi rolkami może być troszeczkę gorzej, bo tutaj proszę zwrócić uwagę, że no, te stawy są jednak poddane działaniu, ale rolki mogą mieć tę przewagę, że rozwijają wszystkie mięśnie, bo to nie jest tylko, nie są tylko nogi, ale również korpus, ręce, klatka piersiowa, więc ten zakres ruchu jest tutaj ogromny i wszystkie mięśnie uczestniczą w tym. Najgorsze są ćwiczenia, które no, są ukierunkowane tylko na jedną partię mięśni, prawda? Ćwiczymy coś tam, a cała reszta zostaje pozostawiona sama sobie. Rolki tak, ale pod warunkiem, że mamy ochraniacze, prawda? Na kolana, na nadgarstki. Kask. I uważamy, kask oczywiście, to już nawet nie wspominam, i uważamy jeszcze na kość ogonową, bo to boli, a do gipsu się włożyć nie da. Coś o tym wiem. Panie doktorze, chciałabym zapytać o rzeczy, która no, wygląda okropnie, pacjenci się jej czasami boją, ale chyba jest jednak skuteczna. O zastrzykach dostawowych. Kiedyś bardzo popularne były tak zwane blokady. Pacjenci na skrzydłach wychodzili z gabinetu lekarza, bo wchodzili kuśtykając, bo bolały kolana, a wychodzili kompletnie bez bólu. Dzisiaj modne są, choć nie wiem, czy to dobre słowo, zastrzyki z kolagenu, prosto na przykład w staw kolanowy. To są dobre metody, sprawdzone metody? Znaczy sama nazwa blokada jest taką trochę pejoratywnym określeniem, bo sugeruje, że coś blokujemy, prawda, nie zwalczamy przyczyny i rzeczywiście może nie blokady, nie taka nazwa, ale zastrzyki dostawowe są jedną z podstawowych form jednak leczenia chorób stawów, ale też trzeba pamiętać, że no, tej metody też nie należy nadużywać, że trzeba stosować ją wtedy, kiedy są wskazania bardzo ścisłe do stosowania, do odbarczenia stawu i do podania leku. Kiedyś podawano głównie steroidy, leki przeciwzapalne do tych stawów, dalej się to stosuje, ale nie jest to oczywiście metoda dla każdego. Jeżeli jest stan zapalny, jeżeli jest duży wysięg w stawie, no to takie działanie jest uzasadnione, ale też nie co dwa tygodnie czy co tydzień, ale powiedzmy raz na rok, jeżeli nie ma efektu, no to też nie ma sensu takich działań ponawiać, bo pokazuje to, że jest to nieskuteczne. A równocześnie musimy pamiętać, że lek podany, bardzo silny lek dostawowo może powodować zakażenie, może powodować osteoporozę, może powodować również działania niekorzystne, niepożądane. Co zaś do tych leków, które no, poprawiają jak gdyby jakość płynu stawowego. Czyli tak popularnie się mówi kolagen tak? To są rzeczywiście preparaty wielocząsteczkowe kolagenu. One działają tak jak smar w jakimś tam przegubie, ale działają oczywiście tylko przez określony okres czasu, więc to nie jest znowu metoda, która radykalnie czynność stawu poprawia. Ona poprawi ją na jakiś tam czas, później ten lek zostaje ze stawu po prostu usunięty, wypłukany i trzeba taką iniekcję ponowić. Tutaj jest też otwarte pytanie, czy ryzyko jest warte ewentualnego efektu terapeutycznego. A więc znowu za każdym razem trzeba to bardzo mocno rozważyć, czy nasze postępowanie jako lekarzy będzie dla pacjenta absolutnie korzystne i zważyć ten stosunek ryzyka do ewentualnych korzyści. Ale jakie tu jest ryzyko? No bo pacjent, jeśli mu taki zastrzyk, podanie tego kolagenu pomaga, no to on za 3 miesiące przyleci na skrzydłach po kolejny zastrzyk. Tak, jeżeli mu pomaga, to takie działanie jest uzasadnione, ale pamiętajmy, że jest to jednak nakłucie stawu i na przykład może być związane z jakimiś powikłaniami infekcyjnymi, czy też z uszkodzeniem jakichś tam struktur, nawet stawowych przy podawaniu leku. No oczywiście jeżeli to robi wprawny lekarz, no to ryzyko jest powiedzmy minimalne, ale infekcje są poważnym ryzykiem, czy chociażby no, odczyn stawu na podanie czegoś, co jest dla tego stawu obce, a więc może wywołać reakcję immunologiczną, czy chociażby zapalenie stawu. Więc tutaj ta metoda jest na pewno obarczona jakimś tam ryzykiem, dlatego trzeba zawsze, no jak przy każdej metodzie leczniczej, zawsze zważyć, czy uzyskamy jakiś efekt i czy ten pacjent, któremu decydujemy się do podawania
suplementacji, czy wisko suplementacji dostawu, odniesie z tego postępowania jakąś korzyść. A panie doktorze Złoto, moja teściowa cierpiąca przez wiele lat na reumatoidalne zapalenie stawów, co jakiś czas aplikowała sobie właśnie zastrzyki ze złota. Czy to nadal jest skuteczne, czy to nadal jest stosowane? Złoto zostało praktycznie całkowicie wyparte przez nowoczesne leki, które w reumatoidalnym zapaleniu stawu stosujemy. Są to albo leki syntetyczne, które no właśnie ten proces zapalny hamują, albo no odkrycia ostatnich 20 lat, a więc leki biologiczne, które bardzo precyzyjnie hamują pewne łańcuchy zapalne w naszym organizmie i w sposób naprawdę fantastyczny potrafią proces zapalny w stawie leczyć. No niestety nie możemy tego powiedzieć o chorobie zwyrodnieniowej. Natomiast jeżeli ktoś, można powiedzieć w tej chwili tak, ktoś ma szczęście i choruje na RZS, to rzeczywiście dysponujemy szeroką gamą leków, które no w sposób, to takie określenie trochę angielskie, dramatyczny poprawiają. Nie wiem, czy można po polsku powiedzieć, że coś jest dramatycznie poprawa nastąpiła, ale to tak się określa. Ta poprawa jest wyraźna, ta poprawa jest znacząca, ta poprawa jest, następuje w taki sposób, że satysfakcjonuje i pacjenta, i leczącego go lekarza. Daje długotrwały efekt. Daje długotrwały lek pod warunkiem, że lek się stosuje. To znowu, nie, znowu dochodzimy do tego, że jest to choroba przewlekła, więc jeżeli jest nieleczona albo zakończyło się leczenie na jednym opakowaniu, które pomogło, no to nie ma co oczekiwać, że lek będzie działał, prawda, jeżeli go się nie przyjmuje. Płynnie przeszliśmy sobie w czasie dzisiejszego spotkania medycznego do reumatoidalnego zapalenia stawów. Co to jest za choroba? Czy to jest coś, co jest niezależne od nas, czy być może, nie wiem, to, że prowadziliśmy niehigieniczny tryb życia, pracowaliśmy w jakichś konkretnych warunkach, nie wiem, w wilgoci, w zimnie, jakieś infekcje być może przebyte. Czy to może mieć wpływ na rozwój tej choroby? Znaczy mitem jest to, że staw, który jest narażony na jakieś zimno, będzie stawem zwyrodniałym, będzie stawem chorym, że jeżeli ktoś tam pracuje, nie wiem, w zimnej wodzie, czy ma do czynienia właśnie z zimnem w postaci takiej profesjonalnej, to na tę chorobę stawów zapadnie. Natomiast no, reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą, którą jak gdyby dziedziczymy. Nie jest to choroba wprost dziedziczona, ale pewną predyspozycję dziedziczymy do tego, że rozwijamy tą chorobę. Co zresztą widać w rodzinach, które są dotknięte reumatoidalnym zapaleniem stawu, że to ryzyko jest tutaj znacznie większe, a więc pewna predyspozycja do tego, że zachorujemy na zapalenie stawów. Ale również nad tym zapaleniem, reumatoidalnym zapaleniem stawów też musimy trochę popracować. Czyli to, co robimy w ciągu naszego życia, też ma znaczenie. A znaczenie ma na przykład palenie papierosów, które powoduje, że dochodzi do zmian struktury białek i te białka są rozpoznawane przez układ odporności jako coś obcego i przeciwko tym białkom rozpoczyna się odpowiedź immunologiczna. Więc na przykład właśnie palenie. Czy infekcje? Infekcje również, ale nie wprost, tylko one też pobudzają układ immunologiczny i mogą spowodować, że przy okazji zwalczania infekcji ten układ immunologiczny zostanie przekierowany na rozpoznawanie tkanek naszego ustroju. A więc trochę genetyki, ale też dużo wpływu tego własnego i środowiska, w którym się znajdujemy i tu, gdzie pracujemy. Co jest trudniej leczyć, panie doktorze? Chorobę zwyrodnieniową czy RZS właśnie? Jeżeli chodzi o chorobę zwyrodnieniową, to trudno użyć słowa leczyć, dlatego że jak tutaj państwu mówiłem, no praktycznie takiego leczenia nie ma, więc jest to postępowanie jakieś tam usprawniające, postępowanie przeciwbólowe, nawet nie leczenie, a postępowanie przeciwbólowe. Natomiast w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawu, poprzez te zdobycze ostatnich 20 kilku lat, jesteśmy w stanie nie tylko zrozumieć, co się dzieje w stawie, nie tylko zrozumieć, jakie procesy w nim zachodzą, ale też mamy dostępne leki. Więc jeżeli to leczenie zostanie wdrożone odpowiednio wcześnie, jest prowadzone zdecydowanie, dążymy do osiągnięcia remisji, osiągnięcia niskiej aktywności choroby, to wtedy rzeczywiście można powiedzieć, że to reumatoidalne zapalenie stawów jest leczone.
Znowu nie będzie pewnie nigdy do końca życia pacjenta wyleczony, ale będzie na takim poziomie, że nie będzie powodowało ani zmian strukturalnych stawów. No i jakość życia tego pacjenta będzie no, praktycznie niezmieniona. A proszę powiedzieć, czym się różnią odczucia pacjenta cierpiącego na jedną i drugą chorobę? No bo ból stawów, można by powiedzieć, to jest po prostu ból stawów, ale to się czymś różni? Jakoś to wszystko inaczej przebiega, inaczej wygląda? Znaczy sam ból stawów jest zawsze taki sam, bo to jest objaw, który jest znany od praktycznie starożytności. Ja tutaj też może taką ciekawostkę Państwu powiem, że tak naprawdę objawy zapalenia, o których mówimy, o których też nauczamy naszych studentów, czyli ból, obrzęk, zaczerwienienie, wzrost ciepłoty miejsca, to są objawy właśnie zapalenia stawów. One zostały w starożytności właśnie tak opisane. Nie dziwota, że ten staw był wtedy najlepiej widoczny i te objawy zapalenia można było zobaczyć. Więc ból jest tutaj, powiedziałbym, objawem przewodnim i zarówno choroby zwyrotnieniowych, jak i innych artropatii zapalnych, w tym powiedzmy reumatoidalnego zapalenia stawów. Czym się te choroby różnią? No oczywiście różnią się tym, że w jednym przypadku dochodzi do uszkodzenia stawu na skutek jego zużycia, natomiast w drugim przypadku dochodzi do uszkadzania stawu z powodu procesu zapalnego. Inne jest też rozmieszczenie obszarów stawowych, w których dochodzi do choroby zwyrodnieniowej. W przypadku choroby i reumatoidalnego zapalenia stawu, w przypadku choroby zwyrodnieniowej mamy tutaj głównie stawy nośne, które są przeciążane, więc kolana, biodra, ale czasami również ręce u niektórych pacjentów. Natomiast w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów głównie są to ręce, stopy, no czasami również kolana. Ale na szczęście niektóre stawy można wymienić, prawda, operacyjnie. Można wymienić, rzeczywiście, no jeżeli już nie ma innej drogi do tego, żeby poprawić jakość życia, żeby przywrócić funkcjonalność pacjentowi, no to niektóre stawy rzeczywiście można wymieniać. Głównie są to stawy biodrowe czy stawy kolanowe, bo tutaj najwięcej doświadczeń jest. Największe kolejki, panie doktorze. Największe kolejki rzeczywiście, no bo potrzeby nasze są coraz większe. I jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje, ale jesteśmy również społeczeństwem, które jest świadome tego, że chciałoby tę drugą część życia przeżyć w komforcie i żeby ta jakość życia nasza już po ukończeniu chociażby pracy zawodowej była podobna, żebyśmy mogli cieszyć się tym, co osiągnęliśmy w czasie naszego życia, żebyśmy mogli bawić się z naszymi wnukami, czy pomagać dzieciom, albo wreszcie mieć czas na realizację swoich planów, na które przez całe zawodowe życie po prostu nie mieliśmy czasu. Panie doktorze, pan tutaj mówi o emerytach, o osobach, które już no, są w wieku zaawansowanym. Co ma zrobić, nie wiem, 40-50-latek, któremu się wydaje, że jest zdrowy, no nic mu specjalnego nie dolega, nie wiem, spadnie mu długopis, przykucnie, już nie wstanie. Już ma problem, już się musi podeprzeć. To nie jest tak, że go na co dzień te stawy, te kolana bolą, ale no, ma problem, musi się jakoś wspomóc, żeby wstać. Jęknie, powie, a ten PESEL, no zaczyna się. Czy powinien już wtedy przedsięwziąć jakieś kroki, nie wiem, odwiedzić właśnie czy reumatologa, czy lekarza rodzinnego, czy na własną rękę zacząć jakąś rehabilitację? Jeżeli to jest sporadyczny epizod, no to myślę, że można go zlekceważyć, przynajmniej jeżeli występuje raz w jakiejś tam szczególnej sytuacji, nie wiem, złego ustawienia stawu, czy skręcenia, czy wykonania jakiegoś przymusowego ruchu, no bo to oczywiście się zdarza i to zdarza się również osobom bardzo młodym, nie tylko 40 czy 50-latkom. Jeżeli natomiast te sytuacje się powtarzają i można znaleźć jakiś wzorzec, który wywołuje te dolegliwości, to oczywiście wtedy warto się zorientować, co jest przyczyną tego. Najczęściej, sądząc po wieku tego pacjenta, będę przypuszczał, że chodzi tu jednak nie o sam staw, a raczej o tkanki miękkie, a więc jakieś ścięgno, jakiś przyczep ścięgnisty, poszerzona kaletka maziowa.
Zresztą dolegliwości stawowe tak naprawdę, które my rozpoznajemy jako dolegliwości stawowe, tylko w 20% są spowodowane bólami stawów. Reszta to są właśnie te tkanki miękkie wokół stawu i one są mocno przeciążane. I otyłość, prawda? Otyłość jest też taką przyczyną, która niszczy nasze stawy. No zdecydowanie tak, bo jeżeli ktoś ma nadwagi 20 kilo, to proszę zauważyć, że to jest tak, jakby nosił codziennie plecak, w którym ma worek cementu. W tej chwili worki cementu mają 25 kg, no więc to kiedyś miały 50. To troszeczkę inaczej liczono, ale to jest to dodatkowe obciążenie, które jednak codziennie na stawy przynosimy. I to też nie budzi zdziwienia, dlaczego właśnie stawy nośne, czyli te właśnie biodra i kolana, najczęściej zostają uszkadzane. Nie są kręgosłup również, prawda, ale to są stawy, które najsilniej pracują i które przez swoją otyłość możemy dodatkowo obciążać. No tak, ale jeśli z taką dolegliwością, o której mówię, pójdziemy do lekarza rodzinnego, to myślę, że w 8 przypadkach, przynajmniej w 8 na 10, lekarz powie, a proszę sobie kupić w aptece jakiś taki środek na stawy. No tu oczywiście nie możemy w tej chwili podawać nazw. Tych środków jest dużo. To są pojemne półki w aptekach. Ale mądry lekarz powie, proszę schudnąć. Ale nie, ja nie mówię o nadwadze. Ja mówię o takim czymś, co przeciętnemu człowiekowi na co dzień przeszkadza gdzieś właśnie przy kucaniu, przy podniesieniu czegoś. No, te kolana bolą. Wystarczy, jak pójdę za róg do apteki i kupię jakiś środek na stawy? Znaczy najpewniej będzie to najłatwiejszy sposób, żeby usprawiedliwić to, co robimy. Jeżeli coś kupimy, łykniemy, to jest proste, bo to jest kilka ruchów i popicie wody, prawda? Natomiast tak jak Państwu tutaj starałem się przekonać, dbanie o wydolność fizyczną, dbanie o nasze stawy, mięśnie jest procesem bardziej złożonym, ponieważ wymaga jednak uronienia dużej ilości potu. Jeżeli ta nasza aktywność będzie na tyle duża, to myślę, że te dolegliwości powinny się zmniejszyć. Natomiast oczywiście przyjęcie jakiegoś środka no, usprawiedliwia nas. Przecież byłem u lekarza i jeszcze kupiłem wcale nie tani lek w aptece, więc wszystko będzie dobrze, ponieważ moje stawy są teraz właściwie chronione i one się odbudują. I tak jak w tej reklamie będę mogła pójść na tańce, prawda, i przetańczyć całą noc. Myślę, że to jest naprawdę tak mówiąc, chyba taki chwyt reklamowy bardziej niż to, co w naszych stawach się rzeczywiście dzieje. A panie doktorze, sposób siedzenia, sięgania po przedmioty, które upadną, sposób spania na przykład, w jakichś ulubionych pozycjach śpimy, czy to też może mieć wpływ na stawy, na obciążenie ich? Znaczy na pewno pozycja siedząca, czy pozycja w naszej pracy, jaką wykonujemy. Czasami są to rzeczywiście, jest to ciężka praca fizyczna, gdzieś tam przy ładowaniu jakichś rzeczy, czy na taśmie, czy wykonywaniu powtarzalnej się czynności. To na pewno ma ogromny wpływ. Zresztą to medycyna to rozpoznaje i są specjalne jednostki, które mówimy, zespół powtarzających się naprężeń, czy zespół przewlekłego przeciążania, czy zespół przewlekłego bólu. To są wszystko rzeczy, które wynikają no już z epoki postindustrialnej, że pewne choroby są wywołane tym, jak się zachowujemy, jak pracujemy. No, wielokrotne siedzenie przy komputerze, czy praca biurowa, no powoduje, że kręgosłup jednak w tej pozycji zostaje i przynajmniej jeżeli chodzi o niego, to jest to dla niego wyjątkowo niekorzystne. A jak nadgarstek boli po kilku godzinach od myszki. Tak, rzeczywiście. Czyli jakie mamy, panie doktorze, zasady, aby utrzymać te stawy jak najdłużej w takim względnym zdrowiu? Ruszamy się. Ruszamy się. Odchudzamy się. Daj panu doktorowi powiedzieć. Odżywiamy się prawidłowo. Unikamy sytuacji, które stawy przeciążają w sposób jakiś monstrualny. Nie palimy. No i zachowujemy zdrowy rozsądek w tym wszystkim. O to najtrudniej właśnie. Przyszła pora na pytania do naszego dzisiejszego gościa. Już podchodzę do Państwa.
Dobry wieczór. Chciałam zapytać pana doktora, czy ból od pół roku, który odczuwam osobiście, nie tyle w kolanie, ile z tyłu właśnie na wysokości kolana i w ogóle każde przykucnięcie jakieś czy coś powoduje właśnie znaczący silnie ból, bądź nawet nastąpić nogą muszę ostrożnie, bo po prostu trudno. Nie wiem, z czego się wzięło. Wpisuję się wszystko, co państwo tutaj wymieniali. Właśnie raczej ruch tu. No, dbam, staram się tak mądrze żyć, powiedzmy zdrowo. Nie wiem, skąd się pojawił. Oczywiście poszłam do lekarza, otrzymałam, bo właśnie te tkanki miękkie, ścięgna, ja tu na karb tego to coś kładę. No i oczywiście dostałam zlecenie, które ulokowałam najszybciej, gdzie był możliwy 2020 rok. Ja mówię, ale ta bolesność jest taka duża, no trudno. I w tej sytuacji właśnie się nawet zastanawiałam, czy prywatnie pójść, no jakieś przebadanie, czy EMFOS ewentualnie zwraca, bo nie mam orientacji, przepraszam, co to za koszty. Koszt tego, bądź... Jeżeli chodzi o rezonans magnetyczny, jeszcze to drugie pytanie, czy wychwyci, czy będzie to, czy ma sens przeprowadzenie rezonansu magnetycznego, żeby te tkanki miękkie no, jakoś się uwidoczniły, czy coś tam się dzieje, czy nie. Tyle, dziękuję. No rzeczywiście tutaj może być problem związany z tkankami miękkimi, z tego co pani mówi, ale... Powiem tak, pierwszym sposobem zobaczenia, co się tak naprawdę dzieje, to jest badanie pacjenta. To kolano trzeba bardzo dokładnie zbadać, bardzo dokładnie pomacać, zobaczyć jak wygląda ruchomość, co się dzieje w dole podkolanowym, z tego co pani mówiła, czy nie doszło do jakichś zmian osi stawowej, a więc to kolano naprawdę bardzo dobrze obejrzeć i to jest czasami wystarczające. Co do tkanek miękkich, to rzeczywiście rezonans jest takim, przynajmniej na razie uznawany za takim złoty środek, ponieważ no praktycznie wszystko tam widać. Radiolog może opisać wiele zmian, które się toczą. Ale też tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że te wszystkie zmiany, które tam zostaną opisane bardzo pięknie na dużej ilości kartek, też trzeba odpowiednio zinterpretować, bo nie wszystkie zmiany, które na tym rezonansie wyjdą, będą miały istotne znaczenie dla tego, że się tam coś dzieje. Więc tutaj nie tylko sam rezonans, ale również ważne jest, żeby ten rezonans został odpowiednio zinterpretowany. I no prawdopodobnie to, co pani mówi, że jednak jest długa kolejka, no to jest dokładnie to, o czym mówiłem, że zapotrzebowanie jest bardzo duże. To może i dobrze, bo to jest chyba efekt zrozumienia tego, że nie tylko farmakoterapia, ale również fizykoterapia jest takim podstawowym sposobem walczenia czy przywracania jakości stawom. No i też niestety jest to dowód na to, że te potrzeby są bardzo duże, że starzejemy się i też rozsądnie zaczynamy korzystać z dobrodziejstw medycyny, czyli nie tylko farmakoterapia, nie tylko tabletki, ale również to, co może zaoferować fizykoterapia. Ruch jest jednak najwspanialszym lekarstwem. Panie doktorze, ja tak sobie myślę, że gdyby na pana fotelu siedział dzisiaj flebolog, to on gdyby usłyszał o bólu z tyłu kolan, to natychmiast zaleciłby Dopplera, bo powiedział, że to mogą być też naczyniowe jakieś problemy, prawda? Zdecydowanie tak, ale jeżeli to jest stawowe, to ja bym optował za torbie Lombakera. To już mamy, już podchodzę. Mamy kolejne pytanie. Pan doktor zachęcał nas do rehabilitacji, gdyż może nam przynieść ulgę w zwalczaniu choroby stawów. Chciałem zapytać, czy krioterapia, szczególnie kriokomora, korzystnie wpływa właśnie na te bóle stawów? I drugie też pytanie, czy kąpiele siarczkowe również pozytywnie wpływają? Znaczy, jak mówię, są to wszystko uznane metody postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego, ale za każdym razem trzeba się zastanowić, czy dla konkretnego pacjenta dana metoda będzie skuteczna i będzie bezpieczna.
Generalnie i kryokomora, i kąpiele siarczkowe, i inne, powiedziałbym, zabiegi fizjoterapeutyczne są skuteczne, bezpieczne, ale pod warunkiem, że zastosowane są dla właściwego pacjenta. Także tutaj za każdym razem trzeba to indywidualizować, czyli nie dla każdego pacjenta każda metoda i nie u każdego pacjenta dana metoda będzie skuteczna. Dlatego też, jeżeli już Państwo będziecie na tym etapie, warto, żeby to leczenie zapoczątkował i przynajmniej w jakiś sposób nadzorował wykwalifikowany personel. Czyli na początku lekarz rehabilitacji, który Państwa oceni, zobaczy, jakie są potrzeby, jakie są możliwości terapeutyczne, a później, żeby te zabiegi były też realizowane pod opieką kompetentnego rehabilitanta, który pewne rzeczy poprawi, jeżeli robimy to źle, który skoryguje, który będzie czuwał, żebyśmy nie zrobili sobie krzywdy, a żeby to postępowanie rehabilitacyjne było jak najlepsze. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie? Proszę korzystać, bo wizyta u specjalisty 2022. Nie pojawiły się guzki wokół tych stawów najmniejszych. Czy to jest też do leczenia czy rehabilitacji? Na razie rosną, więc jest to bolesne i też mi uniemożliwia pewne czynności wykonywania. Te guzki zresztą bardzo pięknie się nazywają. To są guzki Heberdena i Boucharda i to jest objaw choroby zwyrodnieniowej stawów. Także tutaj one rzeczywiście rosną, one bolą jak rosną, później przestaje to boleć, natomiast guzki zostają, czasami pozostawiają również takie nieduże, na szczęście, deformacje stawowe. Predyspozycja dziedziczna jest genetycznie. Jeżeli pani mama albo ciocia miała w młodości, czy tam później tego rodzaju same zmiany, no to jest dowód, że jest to ta linia żeńska w pani przypadku. Pocieszające, że przestają boleć, jak już wyrosną. Ale cały czas są, cały czas są. Można je usunąć, ale efekt jest raczej kosmetyczny. Czy jeszcze? Tak? Już. Chciałam się jeszcze zapytać o ten zaszczyk z osocza, bo ja już zrozumiałam, co pan doktor powiedział o tych zaszczykach ogólnie, prawda? Ale mnie czeka, że jeżeli mi to na podwójną taką ostrogę nie pomoże, to po 6 tygodniach następny. I nie wiem w tym momencie, czy czuję pomoc, ale ja nie wiem, czy to akurat to pomogło, czy inny układ jakiś w organizmie. Osocze bogatopłytkowe, rzeczywiście ta metoda w tej chwili jest bardzo, bardzo popularna, niestety też dosyć droga i zdania są podzielone jak zwykle w medycynie. Niektórzy twierdzą, że konwencjonalne leczenie jest równie skuteczne. Niektórzy są zwolennikiem tego, że jednak to osocze powoduje, że tam dochodzi do odtwarzania jakichś połączeń, że to działa w sposób taki pobudzający na wzrost tkanek, że przyczepy ścięgniste odnawiają się w ten sposób. Myślę, że takie postępowanie, oczywiście, jeżeli ono jest skuteczne, to można je kontynuować. Natomiast pewnie w każdym przypadku jest ono inne. U pewnych osób jedna czy dwie iniekcje wystarczą i jest sprawa zamknięta, natomiast u niektórych po prostu nie działają. Ale są badania, które mówią, że podanie zwykłego sterydu działa równie skutecznie. Jeszcze pani tutaj, tak? Tak, ja chciałam jeszcze spytać w dalszym ciągu, ale na tej samej drodze. I jeśli ja mam takie problemy z chodzeniem, czy to jest również, a nie stawowe, tylko związane ze zmianami w kręgosłupie. Czy również jest to powodem tego mojego zachwiania równowagi do nierównowagi, bo to nie wynika z mózgu, tylko po prostu z takiej niezborności tych ruchów. Czy to może mieć związek z tym właśnie kręgosłupem? Bo tam robiłam badania, w tym kręgosłupie lędźwiowym są duże zmiany. I wobec tego, chociaż te nogi mnie nie bolą, to bardzo szybko się męczę. Bez przerwy muszę uważać, gdzie chodzę, jak chodzę, żeby po prostu
mieć zabezpieczenie w tym ruchu domowym czy na ulicy. Czy jest jakaś na to metoda, żeby z tym coś zrobić? Albo błędnik właśnie, o to chodzi. Znaczy, tutaj mówi pani o zaburzeniach równowagi, czy tam jakieś niezborności, prawda, czy ataksji, więc to są choroby typowo neurologiczne związane z jakąś dysfunkcją ośrodkowego czy obwodowego układu nerwowego, więc akurat zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego, o których pani mówi, raczej są mało prawdopodobne. Mówię raczej mało prawdopodobne, bo to w medycynie nic nie jest pewnego, zwłaszcza jeżeli pacjenta się nie zbada, tylko słyszy się wywiad. Jeżeli nogi panią nie bolą, to raczej zmiany tutaj te w kręgosłupie lędźwiowym są klinicznie nieistotne i trzeba jednak szukać przyczyny gdzie indziej. Również. Bardzo serdecznie dziękujemy naszemu dzisiejszemu gościowi za całą wiedzę. A gościem był doktor habilitowany nauk medycznych Przemysław Kotyla, specjalista reumatologii, chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej, zastępca ordynatora oddziału chorób wewnętrznych i reumatologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. Bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękujemy. Dziękuję państwu. No i oczywiście życzą zdrowia, jak zawsze. Agata Pustułka z Dziennika Zachodniego. I Anna Sojka, Polskie Radio Katowice. Dziękujemy bardzo. Radio Katowice.